Siemano, ogólnie witam was w pierwszym odcinku z RP na kanale. Na sam początek zostaw łapkę w górę i oczywiście taki komunikat dla tych wszystkich znawców roleplayu. Pamiętajcie, to jest serwer WLOF, na który was serdecznie zapraszam, link do Discorda w opisie. I nie było tu odgrywane jakieś HRP przeze mnie, przez Laysona oraz przez policję. Także ogólnie miłego oglądania, oglądajcie do końca, zostawcie łapkę w górę, napiszcie w komentarzu, czy wam się podoba. I co, lecimy już do odcinka. FBI, open the door. Witam. Ty na zakładnika? Ta, jeszcze musiałem, jak teraz będzie, poczekaj. Dobra, dobra, czekamy. Tak, co możesz już siąść? Skój. Masz zamknięte auto. Nie no, skujemy auto. Dopiero ten, no otwórz, otwórz mu. Otwieram. Dopiero je przy sklepie. No, poczekajcie, tam się ma czegoś zabrać. Spoko, spoko. Policjanci, pomocy! Witam serdecznie. Dawaj, dawaj, dawaj. Z tej strony Odjazz Wood Marlboro. Jestem dzisiejszym negocjatorem. Witam. Pan Marlboro? Mogę się dowiedzieć, co się dzieje w środku? Witam, kręcony jest tutaj napad. Rabujemy tutaj z wszystkich świeżaków tą Biedronkę. Także, no. I co? Dalej, może pan coś mówić? Zbierają panowie apteki? O kurde! No właśnie, to było moje pytanie do pana. Ale dobra. Tak, zbieramy. Dobra. Widzę, że pan tutaj jest ładnie ubrany w kask. Także mam nadzieję, że pan tutaj nie wjedzie. Nie, nie ma nawet takiej opcji. Chcemy pokojowo to rozwiązać. W takim razie, okay. Moim pierwszym pytaniem, jakie zadam, to czy zakładnicy czuły się w porządku? Potrzebują jedzenia albo picia? Nie, już ich pytałem. Rozumiem. 03. Zakładnicy czują się w porządku. Przechodzę do dalszych negocjacji. Dobra, panowie. Tak. Rozumiem, że będziecie uczekać tym brabusem, który stoi tak, po mojej prawej. Tak, a proszę, żeby tamten z tyłu nie celował. Dobrze, zaraz po powiadomię. Pierwsze. Kadet, nie celuj. Okej, okay, rozumiem. Czyli państwo będą uciekali tym brabusem. Tak. W takim razie przejdźmy do następnej kwestii. Ilu jest napadających, ilu zakładników? To tak, po pierwsze, zakładników jest 3, napastników 2. Uwaga, zakładnik poprosił, wierzyłem go odkuł, bo musi się napić wody. Dobrze, jak najbardziej. Może pan w tym czasie ustalić jakieś żądania za nich. Dobra, to tak, po pierwsze, wolny odjazd. Po drugie, czekaj, musisz się zakłuć. Proszę, proszę chwilę poczekać, bo drą ryja. Proszę zamknąć ryję na radiu, dziękuję. Dobra, to tak. Wolny odjazd za pierwszego. Tak jest, za tego drugi, grubusa, tak? Brak kolczatek na odległość 5 km. A za trzeciego... Proszę o furmanę, hajsu. Nie, co ty, co ty. Co mam ty? Lepsze, mam lepsze. A za trzeciego poprosiłbym brak jednostki Raptor. Rozumiem, powtórzę żądania. Wolny odjazd, brak kolczatek w promieniu 5 km oraz brak jednostki Raptor, zgadza się? Tak, zgadza się. Przekazuję informację na radiu. Dobra, dostałem informację, panowie, że nie możemy zgodzić się na brak jednostki Raptor chyba. Z jakiego powodu? 01 wydał taki komunikat. Jeszcze możemy jakoś się dogadać. Musicie panowie zaproponować coś innego. Dobra, na wszystko się zgadzacie, tak? Oprócz tej brak jednostki Raptor. Takie pytanie, mam takie pytanie. Brak tak, muszę odjechać, to jest tutaj napad. Czy brak jednostki Eagle nie wchodzi w grę? Po polsku proszę. Czy mogę coś zabrać osobę, która nie słucha mnie i cały czas jeździ? A co to jest za jednostka, mi pan może powiedzieć? Helikopter, który tam stoi. Na skrzyżowaniu. Osoby nieuczestniczące w negocjacjach. O kurde, przepraszam. Niechcący. No, bo ja muszę panie nie słyszę kompletnie. No to czekaj. Halo. No dobra, to ja się zgodzę. Dobra, jako iż ja tutaj z panem negocjuję, to tak. Chciałbym za tego ostatniego brak helki. Na całym pościgu. My jesteśmy w stanie przystać na żądania. Dobrze. Okej, okay, jak tam panowie wam idzie pakowanie świeżaków w takim razie? Ile jeszcze paczek świeżaków do końca? 40. Jeszcze dobra, świeżak. Jeszcze 40. Dobra. Jakieś panowie naklejki chcą? Tak. Tak, ale to dopiero jak już was do szpitala weźmiemy. Dobra. To ja w takim razie odchodzę, jeżeli panowie będą chcieli jeszcze się w jakiejś kwestii dogadać, proszę krzyczeć, dobra? Dobrze. Dobrze! Odchodzę z rączkami w górze.
Proszę odejść. Dobra, panowie, myślę, że możecie powoli wychodzić. Zakładnicy kierują się na lewą stronę waszą, naszą. Na lewo? Tak? Dobra, wychodzi. Dobra. No to... że tak powiem. Good luck. Wow. Szeptaj. O pier... Załaczymy, jak się dzisiaj będą kaskaderzy. Tak jak wczoraj. Uwaga. Wjeżdżamy w offroad. Uważaj, nie, ostrożnie. O, oni tutaj wiedzą już, co się kręci. Że zaraz będą kaskaderzy. Dlatego tak wolno jadą. Ło, ale wzniosło. Niebezpiecznie. Dobra, opanowane na szczęście. Ale... Dobra, jedź... Ło! Wsteczny nie działa! Nie wyjedziemy! Dobra, daję ci Red Bullka, weź se. Łyknij. Ale pa, jedzie dalej, kaskader! Tak, kaskader. Tylko my też chyba stąd nie wyjedziemy. Chłopie, spijany. Nie wiem, Chociaż? Ja bym alkomatem Chociaż? Go zmierzył. No ciężko będzie tutaj, bo się stoczymy z górki. Kierwa. No nie wyjedziemy tutaj, nie ma szans, nie? A przyjedzie inna jednostka i wiesz. O, może go zapniemy. Dawaj. Nawet nie musiałem sam. Trzeba się dostać jakoś. Widziałeś tam. Jak spadł? Ło! No co? Dobra, spróbujemy dać. Co jest? Było. Widziałeś to? Co tu się dzieje? Co tak zapierdzielamy? No a co pan gada? Dobra, przymknę oczy. Dźwigamy się na ten świateł? Nie, no co pan, oszalał? Aha! No to chyba trzeba iść spać dzisiaj, na dzisiaj już. Co jest? Dobra, no to takim akcentem chciałbym powiedzieć, że to tyle. Elo! To co, idziemy spać? Dobra, kurwa, skaczę.